Dzięki dotacji miasta Oleśnica i aby podnieść poziom usług, ZPZS w Oleśnicy w lipcu i w sierpniu dokonał zakupu sprzętu, doposażając swoje poradnie i gabinety. I tak doposażyliśmy poradnię otolaryngologiczną w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Tympanometr to jest to urządzenie do badania słuchu, w szczególności dzieci, otoskop oraz lampę laryngologiczną. Sprzęt ten konieczny jest do wykonywania procedur zawartych w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednocześnie, zgodnie z tymi wymaganiami, musieliśmy zatrudnić dodatkowo lekarzy specjalistów z uwagi na to, że 50% wartości pracy lekarzy w poradni muszą stanowić lekarze specjaliści. Od bardzo wielu lat do diagnostyki, do badania, wziernikowania ucha były używane tego typu wzierniki metalowe, tak? Kolejnym urządzeniem, które było wprowadzone, był otoskop. Po dokonanych zakupach ostatnich do poradni laryngologicznej, w stosunku do tego, co jeszcze było, powiedzmy, pół roku temu w poradni, mamy ogromny przeskok. Narzędzia diagnostyczne, które były w poradni wcześniej, to był początek wieku XX, połowie wieku XX, to co mamy dzisiaj, to jest wiek XXI. Zaglądamy sobie przez przewód słuchowy zewnętrzny endoskopem, czyli kamerką, do uszka, oglądamy tą część, czyli błonę bębenkową. Na jej podstawie możemy ocenić, co się dzieje w uchu środkowym. Oprócz tego zakupiliśmy sprzęt do innych gabinetów, innych poradni. Między innymi przy ulicy Ludwikowskiej został zakupiony defibrylator. Do poradni dla kobiet przy ulicy Kielińskiego 2 zakupiliśmy detektor tętna płodu dla niskich ciąż. I tutaj też tego detektora nie mieliśmy, jest to nowa rzecz. I aparat EKG, który zakupiliśmy do przychodni numer 2, jest on w gabinecie zabiegowym. Ogólnie wydaliśmy 88 tysięcy złotych, z czego 85% są to pieniądze z dotacji miasta Oleśnica, 14 tysięcy to są nasze własne środki.